24. Proszę Państwa, projekt uchwały dotyczy objęcia patronatu. W sprawie objęcia patronatu festiwalu warto być podatnym. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Miasta organizuje prawo zapora. Na festiwale warto być Polakiem. Teraz będzie współorganizatorem tego wydarzenia w dniach 15-21 kwietnia 2013 roku na rynku głównym w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Objęcie honorowym patronatem oraz, przepraszam, współorganizacji festiwalu warto być Polakiem zwróciło się Stowarzyszenie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Proszę Państwa, Państwo z pewnością nie znacie programu. Jeśli chcecie poświęcić chwilę uwagi, jak czyta program tego. 16 kwietnia wtorek. Kraków, Park, Sarmacja, ulica Świętego Tomasza, spotkanie krakowskiego klubu wtorkowego z profesorem Konradem Raczkowskim. Bezpieczeństwo gospodarcze kraju, godzina 18:19. Zaproszenie na spotkanie tygodnika sieci, ulica Sławkowska. 18.4. w scenach obok Bratusza. Koncert orkiestry symfoniczną z muzyką Michała Lorenza. Zagraje muzykę filmową kompozytora z Czysta mil do nieba, Bandyta, Różyczka oraz muzykę skomponowaną na Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii, poświęconą Janowi Pawłowi II. Początek koncertu o godzinie 18. Jako sukces na początek imprezy wystąpi zespół Tadek Filma Solo z muzyką poświęconą żołnierzom. Jak? Prowadzenie koncertu na początek godzina 19. Koncert zespołu Trybunie Tutki z Zakopanego grający muzykę folkową. 20 kwietnia. Koncert kameralny zespołu Dawida Handlana z muzyką kresową. Początek godziny 19, 21 kwietnia, rynek obok wieży ratuszowej, pożegnanie uczestników festiwalu, muzyka instrumentalna. Godzina 19, zakończenie jarmarku na zdrowie. I będzie towarzyszyć będzie jarmark na zdrowie z produktami polskich rolników i rynkodzielników oraz z krajów znanych sąsiadujących, to jest ze Słowacji, Litwy i Węgier. Organizator Stowarzyszenia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która będzie dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce proszę? Ja chciałam zapytać, kiedy stowarzyszenie zostało zarejestrowane oraz kiedy się zwróciło z prośbą o objęcie patronatem, bo gdyby nie ta dzisiejsza nadzwyczajna sesja, to sądzę, że tego patronatu byśmy nie uczynili, ponieważ następne jest 18, a impreza odbywa się 15 do 21 kwietnia. Z pewnością tak. Ale jest, skoro ja mogła się znaleźć na dzisiejszej sesji, to dlaczego odmówisz wnioskodawcy? Znaczy odpowiedź od razu, bo sprawdzałam, to stowarzyszenie zostało zarejestrowane 5 grudnia 2011 roku. Prezesem jest pan Adam Kwiatkowski, zastępcą jest pani Marta Kaczyńska, oddział na Kraków, przewodniczący jest pan Andrzej Tutaj. Dziękuję bardzo. Mam taką prośbę, jakby ten program można było na maila radnym przesłać. No bo ja sobie niektóre rzeczy przesłałem. Nie, no oczywiście, proszę Państwa, trudno tak szybko zapamiętać wszystkie rzeczy. No właśnie, jakby można było... Trzeba dużo na końcu, każdy z Państwa może sobie zainteresować zadać. A ja mam pytanie, przepraszam. Nie, nie, Pani Barbara. Pan chyba wcześniej się poproszę. Mam takie pytanie, ponieważ dla mnie to jest pierwsza kadencja. Czy zdarzało się w poprzednich kadencjach, żeby Rada Dzielnicy obejmowała patronatem, nie wiem jak to ująć, ale powiedzmy imprezy robione pod patronatem jakichkolwiek opcji politycznych? Czy to są tylko patronaty, nie wiem, pszczelarzy, wędkarzy, hodowcy rybek i tak dalej? Czy jak to wyglądało w poprzednich kadencjach? Były patronaty. Różnie, trudno w tej chwili znajkawa, pszczelarze na pewno. Ja już użyłam przykładowo. Jeszcze jakieś takie... Ja bym pani Wasi odpowiedział w ten sposób, że ani pan Kwiatkowski, ani Marta Kaczyńska nie są żadnymi politykami. Nie wiem, dlaczego pani dołączy do tej polityki. Pan Duda jeszcze, tak? Tak.
i jedyny poseł, który był tu na Kraków, który faktycznie... Ale nie, tylko jeszcze uzupełnię, jeżeli mówimy o punkcie stowarzyszenia. Żadne stowarzyszenie nie mogą działać w interesie jakiegoś partyjnego powołania. Stowarzyszenia są zawsze apolityczne. W związku z tym to stowarzyszenie, jak również pszczelarze, czy tam bywające świadki, czy jakiekolwiek, nie jest stowarzyszeniem, nie posiada swojego kontekstu politycznego, bo by nie mogło być zarejestrowane w KRS. Dziękuję bardzo. Jakubowski, proszę. Szanowni Państwo, ja bym apelował o trochę powagi, ponieważ pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński nie należał do żadnej partii politycznej, ponieważ w momencie wyboru na stanowisko prezydenta RP przestał być politykiem. Ja bym się nie doszukiwał dziury w całym. Jesteśmy dwa dni przed rocznicą pewnych zdarzeń i fajnie by byśmy nie porównywali pewnych wydarzeń do pszczelarzy i wędkarzy. I bardzo bym prosił, bo to zrobiło mi się smutno trochę. Zachowajmy powagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To może wniosek do dziennikarza. Proszę. Taka senna inicjatywa. Festiwal pod tytułem Warto być Polakiem. Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie, które może być świętem każdego Polaka, polskości, mieszkańca Krakowa, że to warto ze wszech miar poprzeć, bo przecież polskość Polaków często się poniża, pogardza się Polakiem, mówi się o słabej polskiej gospodarce, mówi się o tym, że kolejne sektory polskiej gospodarki należy prywatyzować i oddać w obce ręce, bo Polak sobie z tym nie radzi, przykład CKP. Aby takie festiwale, takie święta polskości odbywały się cyklicznie, także w Krakowie. Chciałbym zadać takie pytanie o charakterze technicznym, mianowicie czy honorowy patronat przewiduje, że logo dzielnicy będzie obecne i towarzyszyło wydarzeniom wpisywanym, tworzącym ten festiwal? To jest pierwsze pytanie. I drugie, co to oznacza, że Rada Dzielnicy Pierwszej jest współorganizatorem tego wydarzenia? Kto ze strony dzielnicy zaangażuje się jako współorganizator ten projekt? Czy są znane szczegóły? Proszę o udzielenie odpowiedzi. Logo dzielnicy na pewno będziemy negocjować, dlatego że na tyle późno wpłynęło, co Państwo zauważyliście, że nie było możliwości jedynie telefoniczna szybka rozmowa z panem Kowalskim, ale to z pewnością uda się to załatwić. Ponieważ nie miałem programu, więc wykonałem natomiast szybko to telefon i otrzymałem ten program już na drugi dzień, dlatego że bez tego programu trudno było coś uchwalić, bo nic nie wiedzieliśmy, jakie to zakresy będą. Dlatego jeżeli Państwo wyrażać się wolę, żeby kontynuować, no podejmę te, znaczy nie negocjacje, tylko no, po prostu no, jeżeli chcą pomocy, i to się wiąże jedno z drugim, pomocy organizacyjnej przy tym wszystkim, niektórych członków Rady, to logo nasze musi być. Znaczy będzie to pewnego rodzaju jakieś zrównoważenie tego wszystkiego. To wszystko. Za jeden dzień trudno, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana radnego Ostrzego. Czemu pan zadał pytanie, czy będzie logo dzielnicy? Proszę pana, często zadaję to pytanie, co się zresztą wpisuje w moją politykę, taką niestety w pewnym sensie prywatną inicjatywę podkreślania konieczności obecności w przestrzeni publicznej logografii dzielnicy, materiały promocyjne, baner. Uważam, że to jest bezwzględnie obowiązkowe i konieczne, natomiast często się o tym zapomina i myślę, że należy dołożyć wszelkich starań, jak panu Miszalskiemu o tym mówiłem wielokrotnie, żeby dopilnowywać to logo, było obecne, bo prawdę mówiąc to nie jest tylko symbol, tylko to jest taki czytelny, widoczny znak naszej aktywności. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy, tak jak pan mówił, dbali o wizerunek, to co zawsze mówiłem, musimy dbać o wizerunek, dziękuję. W sprawie wiecie, pan Tomatek, każdy może być Polakiem, święta, ktoś chce z Państwa zamierzyć, jeszcze nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa za przyjęcie projektu?
15 osób jest za przyjęciem tego wniosku. Proszę Państwa, jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzyma. Dwie osoby się wstrzymały. Jest. 15 za, dwie osoby się wstrzymały, czyli ktoś nie brał udziału w głosowaniu. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Przechodzimy do oświadczenia. Proszę Państwa, najważniejsze